Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim państwa gościem jest dziś pan Mirosław Glas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, tak się będę do pana dziś zwracał. Ostatnia sesja sejmiku lubuskiego, na której było trochę emocji, była próba odwołania przewodniczącego Wacława Maciuszonka z funkcji właśnie tego przewodniczącego sejmiku lubuskiego. PSL w całości poparł razem z koalicją rządzącą pana przewodniczącego. Podoba się państwu zatem wszystko to, co robi przewodniczący i jak działa, jak pracuje? Panie redaktorze, no to jest oczywiste, że jeżeli przewodniczący został wybrany głosami koalicji, to i ta koalicja twierdzi, że jest to bardzo dobry przewodniczący. Moim zdaniem tak jest. Argumenty, które się pojawiły, jeżeli chodzi o uzasadnienie do odwołania, moim zdaniem całkowicie nietrafione. Ja bym przypomniał jeszcze, tak jakbyśmy się cofnęli do tyłu. Pani przewodnicząca Hareńźlak przerywała sesję i komu jakoś to nie przeszkadzało i to było notoryczne. A też państwa głosami była wybrana. Też była wybrana, oczywiście, ale ja mówię o samym uzasadnieniu. I jeżeli tutaj ktoś podnosi kwestię, że nie była zwołana sesja i podnosi kwestię, że pan przewodniczący przekazuje wiceprzewodniczącym prowadzenie, to myślę, że to są słabe, nietrafione argumenty, dlatego też koalicja w całości stanęła za panem przewodniczącym Maciuszonkiem. Znaczy tutaj głównym argumentem było rzeczywiście to niezwołanie sesji, tak jak mówi opozycja, chodziło o ZIT-y, zintegrowane inwestycje terytorialne, pieniądze na ten proces, że tutaj należało porozmawiać, należało w jakiś sposób to jeszcze omówić, bo zdaniem opozycji, oczywiście to jest w gestii zarządu województwa, bo zarząd województwa decyduje o tym tylko i wyłącznie, to nawet nie trafia na sesję do radnych sejmiku, ale jednak to był ten koronny argument, że sesja powinna się odbyć, powinno się o tym jeszcze porozmawiać. Znaczy, panie redaktorze, spotkań było bardzo wiele i radni mieli możliwość rozmawiania o ZIT-ach. Myślę, że akurat ta sesja, która miała być sesją nadzwyczajną, nie była tym momentem, w którym radni by się wszystkiego dowiedzieli. Bo ten proces ustalania całości funkcjonowania ZIT-u w nowej perspektywie finansowej, on był długotrwały i większość, myślę, radnych miała możliwość się zapoznania, zapytania, czy to zarządu, czy to osób, które są odpowiedzialne za wdrażanie nowego programu europejskiego, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. To co, chciano po prostu bić pianę na tej sesji nadzwyczajnej? Pan powiedział. No ja powiedziałem, spytałem raczej. No to pan powiedział. Twierdzę, że tak i tak było. No dobrze, to zamykamy w takim razie ten temat. No, arytmetyka też była nieubłagana. Wiadomo było, że nikt nie odwoła przewodniczącego, bo przecież koalicja wtedy chyba by musiała upaść, gdyby do tego doszło. Ale na sesji podniesiono również temat mobbingu i nierównego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim. Podnosiła pani radna Mrozek ten temat, zgłosiły się do niej i pracownice, na pewno dwie osoby. Pani marszałek zapowiedziała powołanie w tej sprawie komisji, chyba już zresztą ta komisja działa, jak państwo na to patrzą, bo tych sytuacji związanych właśnie z nierównym traktowaniem, z jakimś mobbingiem, no one się pojawiają co jakiś czas. Znaczy ja mam swoje zdanie na ten temat. Oczywiście praca w urzędzie to jest służba, pewien rodzaj służby. To nie jest picie herbatki, kawy i siedzenia, tylko też wykonywania poleceń, które są wydawane przez przełożonych. To jest jasne, trzeba pracować po prostu. Czy to jest jasne? No to pan powiedział. A być może nie wszyscy uważają, że polecenia, które są wydawane, to już jest prawie, że mobbing, a nie wykonywanie czynności służbowych. Uogólniam oczywiście w tym momencie. Ja przez swoje 20 lat pracy w samorządzie nie spotkałem się z tym, żeby ktoś był mobbingowany, przynajmniej ja tak pracuję. Ja pracowałem jako zastępca burmistrza w Krośnie Odrzańskim, byłem starostą krośnieńskim, jestem dyrektorem już 8 lat w Urzędzie Marszałkowskim. Mamy procedury antymobbingowe w urzędzie. Każdy może zgłosić taki... No i takie zgłoszenia się pojawiły. No i takie zgłoszenia będą rozpatrywane oczywiście. Jest komisja powoływana zgodnie z tymi przepisami, które są w urzędzie i myślę, że będzie to wyjaśnione. A to nie od pana z departamentu ktoś się zgłosił? A ja nawet nie wiem, skąd się zgłasza. Ja mówię ogólnie, mam trudno powiedzieć. Ja u siebie się nie spotkałem. Zresztą to jest procedura dość anonimowa. Żeby nie było, że tak każdy ma wiedzieć, kto zgłasza i w jaki sposób, żeby taka osoba też nie była piętnowana. Sądzi pan, że te procedury działają generalnie, antymobbingowe? Moim zdaniem one działają, jeżeli będą ludzie przeczytają, a wszyscy przeczytali, bo wszyscy podpisali. Mieliśmy szkolenia antymobbingowe. Jeżeli ktoś naprawdę jest mobbingowany, to ma możliwość od takiej sytuacji odwołać się do przełożonych.
tą procedurą, która jest u nas w Urzędzie Marszałkowskim. Pytam, bo tych spraw po prostu jest sporo. Ja już nie chcę mówić o sprawie pani Szypiórkowskiej, bo to jest jakby szerszy kaliber, ale rzeczywiście co jakiś ale czas... Ale mówmy o urzędzie, bo poza urzędem tak? No wszędzie mogą się gdzieś tam zdarzać i to są różne sytuacje, w których też trudno określić, co się wydarzyło tak do końca. Co ciekawe, kobiety zgłaszają się z tymi sprawami. Ale większość kobiet jest w urzędach, nie? No tak to wygląda też, nie? To jeżeli weźmiemy procentowe, jeżeli pracuje 80% kobiet w urzędach, no to tak może wyglądać. A to aż tak jest w Urzędzie Marszałkowskim? Mniej więcej? Myślę, że we wszystkich urzędach tak jest, nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim. Rozumiem, no tak, no, naturalne. Wtedy częściej kobiety będą zgłaszały, jeżeli miałyby jakieś uwagi do przełożonych do swojej pracy, to co, należy poczekać pana zdaniem po prostu, tak? Jest do tego komisja, są procedury i trzeba przez te procedury przebrnąć i określić wtedy, czy ktoś jest dyskryminowany. Nie wiem, na czym ta dyskryminacja ma polegać, ale jeżeli ktoś tak twierdzi, trzeba to sprawdzić. Trzeba sprawdzić i określić, czy takie sytuacje mają miejsce, a nie mogą mieć miejsca. Dobrze, porozmawiajmy też o dużej polityce. Atak na Jana Pawła II i głosowanie w sprawie uchwały w obronie papieża. Z tym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Wyemitowanie pewnego reportażu, który uderzał bardzo mocno w osobę Karola Wojtyły, czyli Jana Pawła II. Potem to głosowanie, jak wspomniałem, w Sejmie nad uchwałą. PSL zagłosował razem z Prawem i Sprawiedliwością. To wynika z państwa DNA, z tego konserwatyzmu, który też państwo prezentujecie? Znaczy, panie redaktorze, ja powiem według mojego rozumienia, jak do tego podchodzę. Ja jestem pokoleniem Jana Pawła II. To jest osoba dla mnie święta i która w całym moim życiu dawała przykład, jak powinni Polacy i jaką drogą iść. Udało się wyjść z komunizmu dzięki pielgrzymkom, które były do Polski. Miliony ludzi uczestniczyły w tym. Miliony. I dzisiaj szarganie imienia Jana Pawła II świętego uważam nie na miejscu, a Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią konserwatywną. Mamy swoim DNA i chrześcijańskie korzenie, konserwatywne i ludowe przede wszystkim. Także ja uważam, że ta dyskusja jest w ogóle zbędna, niepotrzebna, szkodząca i nie na miejscu. No tak, ale jednak mamy do czynienia z dalszym rozwojem tej sprawy. Mówi się o tym, że no Jan Paweł II to jest niepodważalne, przyczynił się w dużym stopniu walnie do upadku komunizmu w Polsce i teraz ci, którzy są być może potomkami tych komunistów poprzez telewizję, jedną z telewizji próbują podnosić głowę i właśnie w zemście uderzać w Jana Pawła II. Takie opinie też krążą. Wnioski daleko posunięte, panie redaktorze. Ja nie jestem do tego, żeby szukać kto i jakie cele ma w tym. Ja wyraziłem swoje zdanie. Uważam, że nie powinno się w taki sposób dyskutować. Jest to wielki Polak. Już szargano jednego wielkiego Polaka, prezydenta Wałęsę. W tej chwili próbuje ktoś no największego z Polaków znowu zaatakować w taki sposób, że to jest niegodne. Dobrze, to zapytam jakby o tę sprawę z innej strony. Zostawmy już ten atak wprost na Jana Pawła II, ale to głosowanie pokazało, że państwo między państwem a ugrupowaniem pana Hołowni są różnice. Te głosowanie nie było jednolite. A już jakby to porozumienie zostało zawarte, przedwyborcze, współpracują obie partie bardzo blisko. Znaczy, jeżeli chodzi o porozumienie z partią pana Hołowni, to jest lista wspólnych spraw. I na liście wspólnych spraw są kwestie do rozwiązania. Natomiast kwestie ideologiczne czy podejścia do pewnych kwestii etycznych, no to już każda partia ma swoje jakby cele i w tych partiach są różni ludzie, to trzeba pamiętać. Natomiast jeżeli dojdzie do koalicji, której jeszcze nie ma, a jest taka szansa, że ona powstanie, to wówczas na pewno zostaną określone pewne ramy, w których się poruszamy i pewne swobody, w których się poruszamy. Bo każdy może mieć swoje zdanie, jeżeli chodzi o podejście etyczne czy jakieś ideologie, które ktoś tam wyznaje. I te różnice, no to jest jedna z nich, która pokazała, że jednak partie się różnią, nie będą no, taką przeszkodą w budowaniu wspólnej listy wyborczej? Ja myślę, że to jest kwestia oczywiście rozmowy i to takiej pogłębionej rozmowy, bo no, kwestie światopoglądowe zawsze są najtrudniejsze. To jest zawsze najtrudniejsze, żeby ustalić i granice, w których się poruszamy. My pewnych granic, jakie Polskie Stronnictwo Ludowe, nie przekroczymy i nie przekraczamy. I myślę, że i partia Szymona Hołowni też ma swoje granice. Określimy je i jeżeli będzie porozumienie,
To mam nadzieję, będziemy przestrzegać tego. Dobrze, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę dotyczącą zmian w kodeksie wyborczym. Będzie więcej lokali wyborczych, będą one bliżej ludzi. W zamierzeniu ma to podnieść frekwencję wyborczą, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Nie oszukujmy się, na wsiach, w miasteczkach, w mniejszych miastach w tej Polsce powiatowo-wiejskiej. To ma sprzyjać Prawu i Sprawiedliwości, tak mówi gremialnie opozycja, ale może też sprzyjać Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Państwa elektorat w sporym stopniu, w dużym stopniu, to elektorat też z tych mniejszych miejscowości i ze wsi. Panie redaktorze, ja mam do tego też swoje podejście. Na rok przed wyborami nie robi się żadnych zmian. I nieważne, czy ja to będę oceniał pozytywnie, czy negatywnie w tej chwili, jest zasadą i taka zasada powinna być, że nie wprowadza się w kodeksie wyborczym zmian na rok przed wyborami. A my jesteśmy praktycznie pół roku przed wyborami i moim zdaniem takie zmiany powinny być zawsze konsensusem. Nie kwestią, mamy jednego więcej czy dwóch w parlamencie i przegłosowaliśmy, wszyscy zadowoleni. Wszystkim zależy na tym, żeby frekwencja była wyższa. Tu się zgadzamy. Ale nie w taki sposób wprowadzane w ostatnim roku przed samymi wyborami. Do tego jest wiele wątpliwości, kto będzie dowoził tych ludzi, gminy nie mają pieniędzy i tak dalej. Ja już abstrahuję od wątpliwości, bo one powinny być rozwiązane w trakcie debaty. Natomiast moim zdaniem to jest niepotrzebny ruch, który będzie budził wątpliwości, że ktoś przed samymi wyborami kombinuje, żeby miał więcej głosów. Całkowicie zbędne. Ale wie pan, że to nie jest pierwszy raz. 2011 rok, Platforma rządzi z PSL-em i w lutym wprowadza zmiany. Jest likwidowana ordynacja wyborcza, wprowadzany kodeks, 100 nowych okręgów wyborczych. To nie jest pierwszy raz, że coś takiego się dzieje. Znaczy, i wtedy nikt nie krzyczał. 2011 rok to jest 12 lat temu i ja oczywiście tych kwestii, jakie tam były wprowadzane, nie wiem, a 2011 to było przed wyborami? 11? Tak, 2011 rok, wybory. Jeżeli była taka sytuacja, to też nie powinno... Parlamentarne oczywiście, tak. To też nie powinno mieć miejsca. Ja powiedziałem swoje zdanie. Była Uważam, że taka sytuacja, dokładnie taka sama. Przed wyborami, zresztą takie jest podejście praktycznie w całej Europie, nie robi się zmian. Nie robi się zmian w kodeksach wyborczych, nawet drobnych zmian. Nie ma takiej potrzeby. Były wprowadzane zmiany również w międzyczasie, które urny są przezroczyste i tak dalej. I chyba były w terminie robione. W takim sensownym, że nikt tego nie podnosił. No tak, ale jest to jednak tradycja pewna u nas, że już po raz drugi dokonuje się tych zmian. No to lepiej takiej wtedy... tradycji nie trzymać, tylko nie robić tego szukać, świeckiej tradycji dobrej. Szukać takich rozwiązań, które będą akceptowalne przez wszystkich. To jest poważna rzecz. Wybory to są bardzo poważne, poważna rzecz. Musimy wybrać swoich przedstawicieli, osoby, które będą decydowały o losie tego państwa. Nie wolno przy tym się bawić. I nieważne, czy my jako PSL zyskamy na tym, czy stracimy. Ważne, żeby ten, który będzie wybrany, wiedział, że został wybrany w sposób właściwy i żeby miał ten mandat do sprawowania mandatu posła czy senatora i z niego był dumny. No, część opozycji twierdzi już teraz, że te wybory będą sfałszowane, niesprawiedliwe, nieuczciwe. Co pan na to? Można tak sobie szemrać tymi włosami? Znaczy jest bardzo głosami? Wiele Mówić mechanizmów kontrolnych i te mechanizmy można wprowadzić. Są mężowie zaufania, są członkowie komisji. Nie można tych ludzi też stawiać w takiej sytuacji, że oni wszystko sfałszują. Bo dajemy zarówno z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z PiSu, wszyscy przedstawiciele. No i tutaj ja bym nie podnosił takich kwestii, bo później po tych wyborach to mamy sfałszowane, nie mamy. My już przerabialiśmy to w 2014 roku, że sfałszowane wybory do sejmików, bo PSL uzyskał super. Tam książeczka była, która ludzi wprowadziła w błąd po prostu i tyle. To nie ja uważam, że nic nikogo nie wprowadziło w błąd, bo jedynkę każdy mógł mieć i Prawo i Sprawiedliwość też miało i nie miało takich wyników. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że jeżeli była jedynka, to co? To źle. Ale jak miało Prawo i Sprawiedliwość, to dobrze? Nie o to chodzi. Natomiast pokazały te wybory jednocześnie, że wybory na wójtów, burmistrzów, to jednak kandydaci PSL-u nie mieli tak dużych wyników, a do rad, do sejmików osiągnęli bardzo dobry wynik. Nie, do powiatów tak samo. To mówię, do rad różnego rodzaju. Mieliśmy wynik bardzo dobry. Natomiast odium tego, sfałszowane i tak dalej, komu to było potrzebne? Nie, tu o fałszerstwie chyba nic nie mówił. Oczywiście, że było. Cały czas było podnoszone. I Prawo i Sprawiedliwość podnosiło, że wybory zostały sfałszowane. Było dużo głosów nieważnych wtedy, chyba 17%. Ludzie muszą być edukowani, jeżeli chodzi o głosowanie, szczególnie w wyborach samorządowych, bo one są trudnymi wyborami. Bo jest wybór na burmistrza, na radnych do gminy, na radnych do powiatu i radnych sejmikowych. I stąd tych głosów nieważnych było sporo. Może się ludziom to naprawdę oczywiście, dlatego pokręcić. Edukacja, a nie kombinowanie przy kodeksie wyborczym. Tak jak zrobiono to również w 2011 roku przez Platformę. Tak jak próbuje się zrobić i zrobiło się w tym roku. Dobrze, Mirosław Glas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.